Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś Tomek robi ciasto rabarbarowe. Zobaczcie, mamy sezon, wszędzie rośnie rabarbar. Gdzie byśmy się nie popatrzyli, takie liście. No dobra, może nie wszędzie, może łopiam to tam gdzieś tam rośnie, ale nie mylmy tego z rabarbarem. Dobra. Przekładam do miseczki. Ważne, by zasypać go cukrem. Wsypuję dwie łyżki. No i teraz robimy kruszonkę. Będę potrzebował tak. Mąkę pszenną, mąkę krupczatkę. Nie chcę mi się tego wyliczać, bo zobaczcie, ile to jest miseczek. Znajdziecie w opisie filmu wszystkie składniki. Cukier, migdały i masło. Niektórzy masło rozpuszczają. Ja też nieraz tak robię, ale dzisiaj jakoś wolę pognieść. Temperatura pokojowa. Trochę się tu nabałaganiło, ale wiecie, połączenie faceta i kuchni, to później tak to wszystko wygląda. Dobra, będzie. I działamy dalej. Następnie do garnka wrzucam masło, żeby się roztopiło. Następnie ucieramy jajka z cukrem na gładką, puszystą masę. Jajka utarte. Teraz dodajemy mąkę i pomału mieszamy. To była mąka pszenna. Przemieszajmy. Teraz dodajemy mąkę krupczatkę. Dodaję cukier wanilinowy. I proszek do pieczenia. Na koniec wlewam stopniowo roztopione masło. Pamiętajmy, że masło nie może być gorące. Musimy wsypać rabarbar. Dobra, gotowe. I teraz przekładam ciasto na blachę wysmarowaną tłuszczem. I nakładamy kruszonkę. I wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni. No i moje rabarbarowe ciasto z kruszonką jest gotowe. Wygląda przepięknie i po wyjęciu z piekarnika odstawiłem na mniej więcej 20 minut, żeby trochę przestygło. I co, próbujemy. Babko, babko, udaj się. Dobra. Nigdy nic nie wiadomo. Ale ja wiem. I ukrójmy sobie kawalątek. I to jest najważniejszy moment tego odcinka. Jest zakalec, czy nie ma zakalca? Nie ma zakalca. Nie ma możliwości, żeby to ciasto nie wyszło. Ono zawsze wychodzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.